Otworzyłem drugi kanał, widzowie, kanał nazywa się Colis Games i na nim również będą filmy z różnych po prostu gierek. I mam do ciebie prośbę, zostaw subskrypcję, żeby nie ominęły cię również na tamtym kanale nowe odcinki. Link do kanału macie w opisie, a kanał nazywa się Colis Games. Także zostaw suba, naprawdę będę wdzięczny. No i zapraszam do oglądania. Siemanko, z tej strony Colis, znam was w kolejnym odcinku serii MPG. Widzowie, bizonik stoi, ale również ogórek. Widzowie, dostałem w prezencie od pani Niny Busa. Dzień dobry pani Nino. Serce mi graj. Dzień dobry pani Bździnko, witam. Cześć Jarusiu piękny. A czemu pani Nina taka jest miła dla mnie? Coś... Ej, ale bez takich tych. Coś pani Nina nabroiła, że taka... Pani Nina coś nabroiła, że taka kurde miła? No właśnie, pokazuję widzom. Widzowie, zobaczcie, dostałem takie gugureczko od pani Niny w bardzo dobrym stanie. Chyba, no taki się wydaje, że w bardzo dobrym stanie jest. Tutaj będę go oszczędzał, widzowie, nie będę go naprawdę, szanował. I ja żeby... mogę ci opowiedzieć o jego stanie technicznym, tak? Poproszę. Alkohol w nim pity był tylko 8 razy przez... Aha, czyli bardzo dużo. Kał robiony był tylko na pace. Mm-hmm. Że tak powiem, akty mocne były odprawiane. Pani Janino, to ja się nie zgadzam na takie coś. Ale... Jaruś, na fotel nic nie poleciało. Weź, pani Janino. Widzowie, ja muszę przestawić w takim razie tego ogórka troszkę tutaj od bramy. Nie no, oczywiście sobie żartuję. Mam nadzieję, że tam nie było żadne piwo rozlane. Ja tego ogórka przestawię. A to przestaw. Tutaj go postawię. Żeby tu nikt nie zaglądał, bo mam nadzieję, że się nic nie wylało. A jak się tobie jeździ tym ogórkiem? Jak dobrze, dobrze się spisuje, widzowie, naprawdę jestem zadowolony z tego prezentu. O, no, jak i poleciał. I lata. On to ma, wiesz, tylko mu skrzydła do spawać tak. I on to. Ogólnie jestem zadowolony, bo nie ukrywam, że to było jedno z moich największych marzeń, mieć busa, a jeszcze mieć takiego, kurczę, busa w stylu ogórka, takiego jak miałem wcześniej. Ja właśnie się zastanawiałam, czy tobie szukać różowego, czy zielonego. Pani Janino, ja różowego nie lubię. Ej, ja mogę mieć pytanie do widzów? No. Dajcie mi subskrypcję, proszę. Nie. Dobra, ja jadę na pole brunować, pani Janino. Ja chciałam tylko pytanie zadać. Widzowie, widzowie bez problemu dają subskrypcję. Bo widzowie nie są chamscy. Widzowie, jedziemy bronować. Bronowanko, widzowie, bronowanko! Trzeba tam widzowie ogarnąć już pod siewy, żeby to wszystkie pola były pogarniane i będzie można później już zaczynać te siewy. No ale najpierw przed siewami kukurydza będzie ogarniana, będziemy kosić kiszonkę, to będzie naprawdę gruba akcja, będzie trzeba zwerbować i Dziusia i Janinę do pomocy. Na plaży chodzą i tak o kukurydza, kukurydza. Moja babcia utonęła, zjadła kolbę, wypłynęła! Kukurydza! No. No tak gadają. Tak gadają. A co u pani Janiny w ogóle słychać? Tylko po to, żeby kolbę od nich kupić. A co u pani Janinki słychać w ogóle? Tego typu? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? A gdzie już gdzie? No. Nie wiem, poszedł. Wait, dobra. Łachudrasz. Wait, tu dobre. Cyk, dobra, ja tu muszę. Ja ci to rozłożę, no. Widzowie, już tutaj zobaczcie, rozłożone, siadam do masejka. Pani Janina, co, nie ma nic do roboty? Nie, ja będę patrzyła. A tutaj te drzewko patrzyła... przypomina coś się pani nie te drzewko tutaj, co jest? O, zobacz, tu kret chyba chodził, bo tutaj. Ale tak. przypomina sobie coś pani te drzewko? O, myśl polna pobiegła. A ja się pytam o te drzewko, czy pani Nina sobie przypomina, co tutaj leży? Nie słyszę w krzakach. No, pani Nina oczywiście widzowie na mój nowy ciągnik, na mojego ruskiego. Te drzewo obaliła, bo wpieprzyła się w drzewo kruche, pewnie spruchniałe i... O, grzybki rosną. Grzybki rosną, wszystko rośnie, pani Nino. Wszystko rośnie. Dobra, ciach. Robimy, aby to pobronować, powyrównywać widzowi. Ale nie wjeżdża tu na pole! Nie wjeżdża tu ogórkiem na... A ktoś ja pozwolił? Ja jadę zobaczyć tych grzybków. Ale to co, przecież to jest mój ogórek już. No nie do lasu, no to już pani nie katuje tego samochodu. No dobra, czyli ja nie mogę już nim jeździć, jak to twój. Nie, może pani Nina, tylko nie katuje. Nie, to ja już nie będę nim jeździła. Nie, no niech tego, ja i tak pani Niny brony mam. Co? No a co, pani Nina nie zauważyła? Nie, ja nie pozwoliłam moich bronów. Aha, czyli pani Nina taka fajna jest, tak? Okay, ej, porze. Ja nie pozwoliłam moich bronów. A, czyli okej, okay, czyli pani Nina nie pozwala, a ogórkiem jeździ, tak? Nie pozwala. Aha, a jak BMW pani Nina chciała, no to co, już ja pozwalam, tak?
porządku, no to tak, jeżeli pani nie taka jest, no to okej, no to jeżeli BMW pani będzie chciała pożyczyć, no to nie ma. Od razu wprost to powiem, nie? To od razu będę mówił to wprost. Te brony. Nie skład, no weź! No jejku! No, ale pani Ina jest! Ja ci podczas jazdy złożyłam niechcący. Ale czemu pani Ina taka jest chamska? Ja jestem taka. No, już nie można sobie kurde pobronować. Dobra, będzie pani Ina chciała pożyczyć jakieś maszyny, w porządku. No weź, no! Nie, w porządku pani Ino, jeżeli... Ja ostatnio twojego ruskiego pożyczyłam. Stawiamy sprawę jasno, nie ma problemu. No. A kiedy pożyczyła ruskiego? A wczoraj. A po co? A po to? Po co? A po to? A pytam się po co? A tak. Pani Ina niech powie po co, no bo ja sobie nie życzę, że pani Ina może... No bornik od krów tam musiałam odwalić. A po co? A po co to się nogi nocą? Pani Bzinko. Nie mów tak na mnie. Niech pani Ina się ogarnie. W końcu. Tego typu. Nie. Weź. Co weź? Kiedy będą żniwa? To kiedy będą żniwa? Żniwa to jeszcze do żniw to sporo, ale niedługo będziemy robić, kosić kukurydzę. O! A, o właśnie. A to i dla mnie będzie trzeba trochę. A to akurat niech pani na sobie pole załatwi z kukurydzą, bo ja tyle kurde ludzi szukałem, Jarek, że sobie pole z tym ja nie mam w ogóle styrty. No to pani Ina niech sobie ogarni łąkę i niech ja mogę pani nie poprasować no łąkę i owiniemy. No to mnie pocałuj w dupę. Aha. No to pani Ina niech sobie ogarnie łąkę, ja z pani nie sprasuję, tylko owijarkę jeszcze niech ogarnie i powijamy i będzie no, siano kiszonka. Aha, teraz Pani Ino, ja będę musiał budować Jarek. Nową oborę. Siano kiszonkę to trzeba dawać, siadawać siano, trzeba dawać też kukurydzę oddzielnie, a nie tak, że jak siano kiszonka, to kukurydzy nie. Ale pani Ino, powiem wprost, ja potrzebuję dużo tej, bo ja będę budował nową oborę i prawdopodobnie na więcej sztuk od razu, jak już muszę, no to na więcej sztuk. Na razie to tobie zamykają oborę, ty nie planuj butów. Na razie zamykają, ale będę musiał ją najpierw wyburzyć, żeby zbudować drugą, no ale no jej, no. Bo to wszystko takie plany to jest o... Ja to na to, wiesz, jak mówię, o kant dupy potłuc, takie plany. A musi to pani wszystko... tak brzydko mówić? Dobra, ja wezmę te drzewo na podwórko do ciebie. Pani Nino, niech zostawi te drzewo, niech tu leży. Ja później, weź. To będzie wycinka, to się weźmie. Weź! Co weź? Ja je wezmę. Pani Ina, jak je weźmie, to będzie po wszystkim. Się ogarnij. Zdrowie, bronujemy oczywiście moimi bronami. Oczywiście moimi bronami bronujemy, jeżeli chodzi o tutaj ja plany, je... to będzie trzeba oborę. Ja... To wyburzyć. Słyszysz? Ja What? Je kupiłam, łachudro. To, co? Jarek, a wiesz, że ja zaraz jadę do kościoła? Mam nadzieję, że nie moim ogórkiem. A wiesz, że... A kiedy pani na Mustanga odbiera z naprawy, którego pani nie sobie sama rozwaliła? Ty mi rozwaliłeś. Nie wiem, oni lecą w ciula z tym Mustangiem. Widzowie, to była zwykła prowokacja, tak naprawdę pani Ina go rozwaliła. Ja się będę musiała przejechać, Jarku, do nich. No to się pani Ina przyjedzie, ale nie driftuje mi tu po polu, bo ślady mi robi, ja tu bronuję. A słyszałeś, że nowy ksiądz będzie jakiś? Co? No, ja dzisiaj jadę na msie. Jak to nowy ksiądz? No ma do parafii dołączyć. A co ze starym nowy. Księdzem? Nie no, stary ksiądz jest, ale ja z nim się nie lubię. A on ma będzie ma być nowy jeszcze. Nie, ten będzie przeniesiony, będzie nowy proboszcz. O kurde, to w sumie brzmi ciekawie, ciekawy będzie, jestem. No i będzie nowy proboszcz. A to ciekawe, czy będzie w porządku, czy nie? No ciekawe. Ja nie wiem, ale jak będzie fajny, to ja od razu dam mu datek. Pani na niech żadnych datków nie daje. Jak będzie fajny, to mu dam, a ciekawe czy przystojny. Pani no, jak będzie młody, to i tak pani nie będzie chciał. Będzie chciał! Nie. Bo ja jestem sucha i elegancka. Ale ksiądz to ksiądz, księdza nie można podrywać. Można. Nie można księdza. Zależy ksiądz jest ci, księdzem. Zależy ci ksiądz chce, żeby go podrywać. Nie, nie można księdza podrywać, bo... Jak ksiądz A może pani chce, nami to... tu nie jeździć po polu, bo ja tu bronuję? Można ksiądz chce. Nie można.
No zobaczcie, jakie ślady porobione. Nie można księdza podrywać, bo... Nie można kusić księdza, o tak powiem. Można! Nie można. Za przeproszeniem, od razu mówię. Zgłoszę tę sprawę do kurii. Jak ksiądz ochoci, to i Janina ochocia. Nie, ksiądz to jest... On nie może mieć baby. Może! Nie. Pani, no nie jeździ mi po polu, czy pani na to rozumie? Baby nie polsku, może, ale po... szturaka może. Nie. Może! Pani na po polsku nie rozumie? Co się mówi do pani innej, żeby nie jeździła mi po polu? Ale ja już zaraz pojadę, bo ja za 5 minut jadę do kościoła. No to poszła już. Czy taki outfit dobry dla nowego księdza? Niezły. Tylko myśli, że powinnam się wykąpać, czy jak 3 dni temu się kąpałam, to starczy. No to ja myślę, że pani jak 3 dni temu się kąpała, to musi jeszcze poczekać co najmniej z tydzień. Tak? Nie kąpałam. Nie, bo włosy na przykład myłam 6 dni temu, ale ja specjalnie to robię, bo ja akurat z włosu to po prostu o ławkę kładę włosy i linijką tłuszcz zdejmuję, żeby mieć na frytki. Aha, no to pani, no to ja już więcej u pani frytek nie zjem, jak tak, dobrze wiedzieć. Ja nie chcę nic mówić, ale ja w gimnazjum kiedyś miałam... A to pani na ta, jeszcze pani na za czasów gimnazjum też, to pani najpierw do podstawówki chodziła, później do gimnazjum. Ja miałam taką osobę w klasie. No? Jaką? Przepraszam. Miałam taką osobę w klasie, co miała takie włosy, że jakby linijko na ławce sobie zdjęła z włosów, to by frytki usmażyła z 8 razy. Ja też miałem taką osobę w klasie. A to pewnie w tym samym gimnazjum się uczyliśmy. No raczej nie, bo to nie te lata, pani Jelino, ale powiedzmy. Ale dobra, jadę. To sama. Ja jadę do chałupy, tylko muszę brony złożyć. Dobra, Jarek. No ja będę... Ej! Nie! Ja ogórka tobie odprowadzę i biegnę do księdza nowego się zapoznać. Może jakieś pocałunki tu tego. Ja pierdzielę. Widzowie, pani Nina chce, nie wiem, skusić księdza, ale wątpię, że ksiądz się skusi na taki, że tak powiem, przypadek. Jarek, słyszysz mnie? A słyszę. Jak myślisz, mu zaśpiewam przez twoje oczy zielone. No, w razie wuj zapisze tu. To on się zachęci na mnie. Nie wiem, nie wiem. Pani no, dobra, jedzie pani. Dobra, Janino. Jarek, ja biegnę, cześć. Dobra, narka. Widzowie, ogólnie tak, nagrywamy teraz z rańca, no i kurde, jest problem, że jakby co chwilę mnie wywala, crashuje, ale to nie tylko farming, tylko różne inne gry. I tu nie chodzi, nie pomaga reinstall gry i inne takiego typu rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, teraz coś tu poprzestawialiśmy. I jest ok, zobaczymy na jak długo, bo jeżeli nie, to będę musiał kompa do naprawy dać. To jest nowy komputer, więc tak nie powinno się dziać, widzowie. Karta graficzna 4080, kurde, RTX. No to widzowie, tu nie powinno tutaj żadnych takich jakichś rzeczy być. No lagów nie ma, jak zresztą jak sami widzicie, lagów nie ma, czasami gdzieś tam ścinki są, no bo oczywiście, że farming, te modyfikacje ma takie niedopracowane, że są gdzie niegdzie jakieś ścinki. Ale chodzi głównie o to, widzowie, że jest jakby ścięcie gry i wywala do pulpitu i nie wiem, co z tym kurde robić, dlatego tyle cięć było w tym filmie na początku. Teraz jakoś jest ok w miarę. Dobra, tego ogórka, widzowie, postawię. Już myślałem, już widzowie myślałem, że znowu ścięło, ale nie, to taka ścinka po prostu, widzicie, takie z modyfikacji. To jest coś, nie wiem, o co tu chodzi, nie wczytałem sobie mapy, dlatego takie ścinki. Ale tak nie może być, nie wiem, czy to coś jest nie tak, czy z tą kartą, czy co, no ale nowa karta 4080 nie powinna tutaj sprawiać jakichś większych problemów. No co z krowami, widzowie, krówek już niestety mojej oboży nie ma, zostały tylko kilka krów, znaczy no kilka krów zostało, jak widzicie, ale zostały niektóre przeprowadzone do pani Jeniny, a kilka nielegalnie zostało, już, a mimo, że nie będę, kto to przyjechał? Proszę pana. Widzę, że pan zostałem dobrze. Cieszę się bardzo. Witam. Posłucha mnie pan. A co tak brzdinami cuchnie? A nie, czym? Tu u mnie chyba ktoś kapustę gotuje. Dobra. Proszę pana. Co jest? Dobrze, pana zostałem. Pan Jarosław, tak? Tak. Proszę pana. O co chodzi? Z urzędu pan? Nie. Czy pan zna może panią Janinkę? No oczywiście, że znam, to już mieszka zaraz obok mnie. Ona zdawała ostatnio u nas egzamin. Naprawko. Pracownik mi no mówił, i nie zdała. Ja się nie przedstawiłem. Bogusław. Witam panie Bogusławie. Ja jestem, no, ja jestem zarządcą tej całego... tego wardu i w ogóle tam tego ośrodka, placu egzaminacyjnego. Tak? Ośrodka całego, tak. I słucha pan, pracownik zgłosił mi, pokazał mi nagrania. I no, zresztą też sam zauważyłem, jak do pracy się przyjechałem. Proszę pana. Na naszym placu
Wyobraźcie sobie pan, ktoś wypieprzył całą przyczepę z potrójnymi bortami obornika. I co? Wyobraźcie sobie pan, kto to mógł być. Była to pani Janina. Aha. Proszę pana. Co pan mówi? Gdzie ja bym się mógł z tą panią skontaktować? Bo ja cały czas, bo ona mieszka chyba tam naprzeciwko. Tak, tak. Proszę pana, czwarty raz dzisiaj już tam byłem, nie ma tej pani. Znaczy teraz z tego co no, wiem, to pana, gdzieś no, poszło, ale... Ja przepraszam bardzo, ale ktoś to musi uprzątnąć, no, na całym ośrodku, że tak znaczy, powiem. Znaczy wie pan co, ja nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Jak chce pan, może zostawić pan tu auto, to wrócimy. No, no pojedziemy dobrze, moim no. tutaj prypeciem, dobrze? No, zresztą sam pan zobaczy, no. Ale jak to, obornik pani Nina wyrzuciła? Siada. No dokładnie. Siada pan prypecie? No, ja wsiadłem z tyłu. Pana, nie widzę tu pana. Gdzie pan? Bo ja tak o, nie wyraźnie. Widzicie widzowie i znowu tutaj lecimy tutaj z tym panem, ja proszę pana, szczerze. No... Ja powiem panu szczerze, dla mnie jest to karygodne, no wyobraża sobie pan to, że... Ja pana no, rozumiem jak najbardziej, ale... Wie pan... No, stara, rozczochrana baba mi przywozi no gnój na plac, proszę pana. No ale z jakiej... A z tego, z, nie wiem, dlatego, że nie wiem, bo egzaminu kurde nie zdała, no to co, no to... Ja nie wiem, proszę pana, ja nie wiem, o tyle co na kamerach, niech właśnie pracownik ją rozpoznał, że ostatnio ją egzaminował i że była taka niekulturalna, że go wyzywała od CHUJ-ów. No nie od wiem. Od CHUJ-ów, proszę pana? Tak. No to to... Co lepsze, to wysiadła od środku skrzyżowania, zatrzymała wóz i sobie odjechała. To mnie rozbawiło. O kur! No to właśnie, no to widzi pan teraz co. I powiem mi pan, no czym ja mam to posprzątać? No, łopatką z piaskownicy mam to zebrać? Szczerze nie wiem, tylko proszę pana, dziwna dla mnie sytuacja. Jest pan pewien, że to pani Nina? Mało, no proszę pana, mało tego, że nie był pewien. Kamery nasze nagrały. Ale kamery nasze nagrały, że ona sobie na web założyła też kamerę i to nagrywała. Pracownik powiedział, że egzamin też nagrywała. Znaleźliśmy jej kanał na YouTubie i okazało się, że ona nawet to nagrała na YouTube, że wypieprzyła sobie 24 tony na placu. No proszę, ale coś pan ma pan zamiar z tym zrobić, czy jak? No, w sensie, no, mam zamiar poinformować policję, no. Najpierw chciałem zapytać się polubownie, żeby ona sprzątnęła, no ale nie, muszę powiadomić służby. A skąd pan wiedział, żeby do mnie się udać? Nie no, zapytałem się jako sąsiad, po prostu jako sąsiada, bo szczerze mówiąc chodziłem, jeździłem dzisiaj tam bardzo wiele razy, zaczepiłem też listonosza, który akurat tam listy je wkładał do skrzynki i powiedział, żebym właśnie poszedł do sąsiada pana Jarka, no nie, no to dlatego zajechałem, widziałem, że pan tu jest na podwórku. Proszę pana, szczerze panu powiem, nie wiem co mam z tym fantem zrobić, nie wiem jak panu pomóc, bo... Jest to dla mnie tak samo dziwna sytuacja jak dla pana, bo... Ja chciałem załatwić się polubownie, chciałem być ten, ale jak tak, to ja muszę dzwonić na policję. Znaczy polubownie nie, policja myślę, że to trzeba się dogadać, proszę pana, nie? Nie, już ja chciałem 4 razy, ja paliwo nie będę palił. Chciałem polubownie, nie w ogóle nie przychodzi do mnie. Ona, okej, okay. Ja dzwonię na policję, policja przyjedzie, sporządzi protokół, zrobi zdjęcia. Wezwie ekipę porządkową, ekipa porządkowa to sprzątnie, a rachunek będzie wystawiony dla starej babochy. Okej. No dobrze, no zasiada pan do busiaka, no co ja tu panu pomogę, no toż per pana, no... No widzi pan za przeproszeniem sytuacja, do jakiego stopnia jest bezczelna, tak? Znaczy bezczelna i to naprawdę bezczelna, proszę pana, no ale kurde, no żebym ja coś mógł pomóc na ten temat, bo... Proszę pana, nie wiem, nie jestem w stanie... Czy panu kiedyś się zdarzyło, że tak powiem, wypieprzyć komuś gnoj? Ja rozumiem, teraz... No mi raczej nie, ale mi kiedyś sąsiad z Sipski wywalił pod płot. Proszę pana, jak się pan wtedy czuł? Ja rozumiem sytuację. Gnój się wywala i w ogóle teraz są protesty, jestem za tym. Ale po co wypieprzać gnój na plac egzaminacyjny, bo się nie zdało egzaminu? Dlatego pewnie, że nie zdała egzaminu, proszę pana, no i dlatego. Proszę pana, dla mnie ta sytuacja jest bezczelna, jest niesamowita, że tak powiem. No jest pan zaskoczony, ja też jestem zaskoczony, proszę pana, że taka sytuacja się wydarzyła, no... I nie wiem, no jakbym miał pomóc. Jak ja to powiem, przesiaduję teraz na tym placu egzaminacyjnym, ja po prostu... obsiąkam tym gównem. Czuję pana, znaczy, gnojem suchnie obornikiem. Ja czuję, na początku myślałem, że jakiś gospodarz przyjechał, wie pan? No to właśnie, a ja proszę pana, nie chcę być... A poczeka pan, ja powącham. Proszę pana, gdzieś ja pan jest. Ja tutaj wysiadłem. Ja nie chcę być, proszę pana, kojarzony, że ja jestem, że tak powiem, obornikiem albo coś. Tylko ja jestem egzaminatorem. Ja o kurde, poczeka pan jeszcze... Biorem, rozumie pan? No powiem panu szczerze wprost, powiem szczerze wprost panu, że bije od pana nieźle gównem. No, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że ode mnie capi niemiłosiernie, proszę pana. Ale panie, a poczekaj pana, w samochodzie zobaczyć, czy też taki sprut jest. Powiem pan, czy pan, jakby pan postąpił na moim miejscu? Jakby pan postąpił? Szczerze, na pana miejscu? Tak. Pewnie zgłosiłbym to na policję. No właśnie, a powiem pan, czy czyszczenie tych samochodów... Ale bym spróbował porozmawiać. Kto ma pokryć koszty? Dzisiaj, wie pan? Znaczy, wie pan, spróbował porozmawiać. Kursant przyszedł na jazdy, rozumie pan?
I on zaczął, on wsiadł do jednego, akurat na szczęście nie do tego, tylko do drugiego pojazdu nauki. Wsiadł, ruszył, wrzucił jedynkę i zżygał się, proszę pana, na swojego instruktora. O ja pierdolę. Jak to wyjaśnić? A instruktor, nie akurat wiem. Starszy pan, proszę pana, w garniturze za 15 tysięcy złotych. No. Garnitur jest zażygany, przez odór wydzielany przez obornik, proszę pana. Ja bym spróbował wyjaśnić polubownie. Wie pan, u nas tutaj na firmie, że tak powiem, to nie ma, że tak powiem, rolników w ogóle. Nie każdy jest przyzwyczajony do odoru, że tak powiem, obornika. Niektórych lekko to brzydzi. No, a jak tutaj przyjeżdżają, że tak powiem, z miasta, żeby się egzaminować, bo wiadomo, tutaj na wsi łatwiej zdać, to mamy spory ruch. I oni po prostu jak poczują odór tego obornika, to mówią, nie, ja już wolę iść zdawać w mieście, nie zdać 5 razy, ale żeby nie fuchło, po prostu gnojem, tak? Znaczy to też dla państwa, no ja bym spróbował sprawę polubownie na pewno załatwić. Czy mógłby pan, to dobrze, tak powiem panu, dobra? Ja umówię pana na rozmowę z panią Mielino, dobrze? Proszę pana, sytuacja jest o tyle okrutna, że ja po prostu mam plac zawalony gnojem, ja nie mogę tam robić egzaminów. Ja tracę na tym finansowo, moje pojazdy śmierdzą, pracownicy boją się przychodzić do pracy, że zostaną obrzygani na nowy garnitur, dlatego ubierają się jak łachmeni totalni. Kursanci nie chcą jeździć, bo myślą, że jeżdżą, wiesz pan, z jakimiś tutaj wiochmenami, za przeproszeniem. Proszę pana, no a ja czy nie możemy... wiem, co robić. Ja tracę na tym finansowo, nie wiem, czy nie pozwać tej pani po prostu o jakieś pół miliona. Czy możemy się, czy możemy się umówić tak, ja pana na jutro umówię na rozmowę z panią Liną, przyjedzie pan i postara się pan z nią wyjaśnić tę sytuację, dobrze? Nie, proszę pana. Prosiłbym pana o to, prosiłbym pana o to, dobrze? Umówię, pan przyjedzie, ja umówię na pani innej gospodarstwie, na rozmowę. Pan przyjedzie i porozmawia z panią Liną i to się powinno wyjaśnić, dobrze? Czy pan będzie podczas tej rozmowy? Nie, podczas tej rozmowy nie będzie, proszę pana, bo chciałbym, żeby pan porozmawiał sam z panią Liną, aczkolwiek mogę być. Proszę pana, ja wzywam w tym momencie CBŚ. Znaczy, proszę pana, nie prosiłbym bez takich ruchów pod wpływem emocji. Policja, milicja, wojsko. Dobrze, proszę pana, poprosiłbym pana tylko o to, jeśli pan mógłby się o to zgodzić, ja pana umówię na rozmowę. Ja bym tylko chciał, żeby przekazał pan dla swojej sąsiadki, że jest z niej niezła ropucha. Dobrze, proszę przekażę. Do widzenia. Do widzenia. Widzowie, ja pierwszy. Przepraszam za kłopot. Do widzenia. Widzowie, co pani na odpieprza? Gnój na środek. Wywalić, to już przychodzi naprawdę, widzowie, ludzkie pojęcie. No napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. No ja myślę, że panią idę umówić na rozmowę z tym chłopem, żeby się dogadali, bo jak znowu do sądu pójdzie sprawa, to już ona może nawet i grzywny od cholery zapłacić, jak nie pójść siedzieć. Trzymajcie się do następnego odcinka, na razie.